Hej, hej moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Hanto z tej strony, przed wami Doom Eternal, na którego no, czekałem trochę. Zdecydowałem się ogólnie nagrywać tą serię już trochę po premierze i jakby nie wiedziałem, że mam dostęp. Mam dostęp przez uprzejmość Danaxa, dlatego ten taki dynks tutaj się tam będzie wyświetlał gdzieś tam u góry ekranu na każdym odcinku, bo tak chciałbym uhonorować przynajmniej to, że ktoś mi daje dostęp do swojej biblioteki gier. Tu, czy ówdzie, gdzie indziej, więc taki link się będzie wyświetlał. Słuchajcie, stwierdziłem, że cisnę teraz na kanale, w sensie jak to nagrywam, za chwilę się skończy Uncharted Lost Legacy, a bardzo też cisnę w tym momencie Soviet Republic, dlatego stwierdziłem, że po prostu Doom wejdzie zaraz po Unchartedzie. Może nawet, nie wiem, zrobimy tak, że tego samego dnia koniec serii, początek serii. Zobaczymy, w każdym razie przed wami Doom Eternal. No nic, no generalnie trochę się inaczej, innej szaty spodziewałem graficznej, ale no mamy tu różne pierdoły, widzę, bo tutaj na pewno jest jakiś multiplayer. O, jest Battle Mode, no oczywiście. Chciałem tylko zwrócić uwagę, że naprawdę tu można sporo zmienić, sporo zrobić, na przykład nawet interfejs można sobie... Jest tryb interfejs dla osób ze ślepotą barw. O kurde, zarąbiście. I zmieniają się kolorki. W ogóle można sobie tu kolorki pozmieniać. Czekajcie. Dostępność, napisy, gra, interfejs. O, proszę bardzo. Kolor interfejsu. Możemy sobie zmienić na jakiś taki... Ten jest fajny. Exterminator. Bierzemy ten. Nice. Ale coś jeszcze chciałem... To też się zastanawiam. Są dźwięki i jest... Dźwięk powiadomienia o trafieniu przeciwnika. Automat do gier. Będzie taki dźwięk za każdym razem, jak przeciwnika trafię? Czy to generalnie chodzi może bardziej o multi? Nie wiem. Ten klasyka mi się podoba, dlatego że to jest ten sam dźwięk, który był w Quake'u, w którego naprawdę mocno cisnąłem kiedyś tam kiedyś. Dobra, gadać przestajemy. O, świetnie są te. Ja chcę żyć, dowal mi ultra przemoc, koszmar, ultra koszmar i tryb dodatkowego życia. Specjalny tryb kampanii, którzy szukają klasycznych wrażeń. Śmierć po utracie wszystkich dodatkowych żyć oznacza koniec gry. Wybierz ten tryb, a następnie poziom trudności. Nie. Dobra, ultra przemoc, szybki refleks i walce i uważna eksploracja poziomu są kluczami do osiągnięcia sukcesu. Dowal mi. Okej, jeśli masz dobry refleks, okej. Przeciwnicy atakują często i zadają znaczne obrażenia. Na początku możesz często ginąć i borykać się z niskim poziomem zdrowia, ucząc się umiejętności wymaganych, by zdominować pole bitwy późniejszych etapów. Tutaj wrogowie częściej korzystają z potężnych ataków, zadają znacznie więcej obrażeń. Na początku rozgrywki możesz ginąć częściej. Kurczę, no zastanawiam się, czy zmienić to. Czekaj, czy da się zmienić. Dobry refleks, lubisz eksplorację, to poszukiwanie znaczących przedmiotów, to ten poziom. Kurczę, no zastanawiam się, czy nie kliknąć tej ultra przemocy. Jak to fajnie brzmi w ogóle, ultra przemoc. To jest tego samego słowa używano w mechanicznej pomarańczy, przynajmniej w polskiej wersji językowej właśnie. Ale chyba tak się też to nazywało, bo to był jakiś narkotyk, jeżeli dobrze pamiętam. Ultra Violence, chyba tak. No dobra. Myślę, że klikniemy tą ultra przemoc. Zobaczymy, może po prostu będzie dało się zmienić poziom trudności w trakcie gry. Tak jest w sumie zawsze najlepiej. A jak nie, to po prostu trudną przerwę. Zacznę jeszcze raz, okej. Piekło na ziemi, kontynuujemy. O Jezu, jak głośno. Zła, jakie przygnało ze sobą piekło. Na całą nikczemność, do której zdolny jest człowiek. Na to wszystko pozostałeś nam wyłącznie ty. Walcz i zabijaj, aż po sam kres. No właśnie, bo Doom Eternal jest kontynuacją tak naprawdę Dooma z 2016 roku, do którego oczywiście możecie sobie tamtą serię całą zobaczyć, jest na kanale, odsyłam was, macie linki, macie karty, więc śmiało zapraszam, jeżeli chcecie sobie nadrobić. Okej, księżyc się już rozpadł. I widzę, że na ziemi też jest niefajnie. I ostatnio tak naprawdę, czekajcie, bo my byliśmy na Marsie. Byliśmy na Marsie, potem byliśmy w piekle, no i wróciliśmy na Marsa. I gdzieś tam nas ten cały naukowiec wziął i... Proszę, kto
i zamknął w jakimś tam sarkofagu i stwierdził, no, na lepsze czasy. To kto? To już on? To już jest Slayer? On ma włosy? Namierzam sygnał piekielnego kapłana. Wiem, że w tej... Wszyscy opanowali blisko 60% naszej planety. No to spoko. No to wygląda, że to jest nasz Slayer. Bez hełmu. Niesamowite. No. Więc jeżeli ktoś narzeka, że... Wiecie. Jeżeli ktoś narzeka, że Bethesda robi ostatnio całkowity chłam, to proszę bardzo, jest Doom Eternal. Oczywiście to jest produkcja ID Software, od zawsze była i oni to robią. Jest. To idziemy im najebać. Cudownie. Generalnie tak, w tej części ponoć, to już słyszałem, mamy taką swoją fortecę. Najwyraźniej jest to statek kosmiczny. Czy będziemy mogli wracać? Okej, okay, to jest najwyraźniej jakiś samouczek. To nie wygląda jak ziemia, no ale okej, okay, siema. Po co będziemy marnować amunicję? O, te gnojki! Jocie, jak szybko zginąłem. Niesamowite. Czyli punkt kontrolny. Co się stało? Myślałem, że ten... No dobra, faktycznie nie myślałem, że ten poziom będzie aż tak wygórowany już od początku. Brak modyfikacji, nie ma... Aha, nie mam tutaj tego. Nie mam tutaj... Dobrze, nie wiem, gdzie jest... Aha, dobra, jest. Nie mamy tutaj celownika nawet, słuchajcie. Brak modyfikacji. To jest najwyraźniej amunicja, ale jej nie potrzebujemy. Okej, okay, aha, okej, okay, tak to się będzie odbywać. No dobra, wciśnij L. Wcisnąłem, hehe. I w ten sposób oczywiście możemy odzyskać zdrowie i inne takie. Ale to jest system oczywiście, który już był... tych egzekucji był już dawno w... No, w Doomie 2016, także to żadna nowość. Okej, okay, piła. Świetnie. Okej, okay, wrzuca nas do takich autentycznych samouczków. Wciskać sobie, by natychmiast piłować demony. Aha, ale nie mam... Aha, C jest dobra. Po prostu piłę mam nie jako broń, tylko... O właśnie, w ten sposób. Czyli muszę podejść i ten... Muszę to pod coś podłożyć w takim razie. Bo to nie ma sensu, poczekajcie. Okej, okay, nie, o dziwo jest przypisane dobrze, tylko jakby tego mi gra nie pokazuje, ale jeżeli sobie kliknę faktycznie ten klawisz na myszce, ten piąty, to wszystko jest gites. Albo i nie? Okej, okay, to nie jest gites, bo tu mam koło broni. A dlaczego podkliknięć? O co tu chodzi? Dobra, jeszcze jedno sprawdzenie. Dobra, jest, teraz działa. A okej, okay, świetnie. Teraz mi przerzuci z powrotem, ale dziwny ten początek jest. Dobra, mniejsza z tym. Meczki, tu mamy jakiś pytajniczek do odblokowania. Okej, okay, to jest ciekawe, nie chwytamy się krawędzi. Może nie mam jakiejś modyfikacji do chwytania się krawędzi, nieważne. Obiekty przesuwane to takie, które gracz może przenieść uderzając pięścią. W ten sposób, okej. Okay. Wciśnij spację, podskoczyć, zrób to ponownie. Wykonać podwójny skok. A, teraz się chwycił, a tam się nie chciał chwycić. Dobra, mniejsza z tym. Nie, tylko co to za... To jest po prostu lampka, no dobra, nieważne. Naprawdę nie można przejść przez takie rzeczy. Słaby ten Slayer. Okej, okay, życie, zbrojenie, co to jest? Samouczek wyborze modyfikacji broni. O, świetnie, bomba przylepna, hiperautomat. Przetrzymaj mysz, dwa, by zmienić strzelbę w bojową wyrzutnię granatów, albo zmienić w bojące... Aha, automatyczną broń. Albo wyrzutnię granatów. W sumie podoba mi się to bardziej. Okej, okay. Odblokowano. Aha, faktycznie, teraz pamiętam, tak, takie modyfikacje sobie tych robocików używamy.
Ciśnienie następnie ciśniemy wystrzeli, zapewne się z opisem. Aha, musimy przytrzymać prawy i wtedy możemy strzelać w ten sposób, dobra. Spoko, loko, przeszukaj okolice, dobra, dobra. Idziemy tutaj. Tam się nie da wejść. Siema. Czy to nie jest piękne? Skąd ta piła się włączyła? Sama się włączyła. Ja jej nic nie włączałem. Bardzo ładnie. Aha, tylko oczywiście do piły to trzeba mieć jeszcze paliwo. Mało amunicji. To i zaraz odzyskamy. Okej, okay. Mało paliwa, nie wierzę. No i co mam zrobić teraz? Fuck, 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 fuck. Faktycznie wyśrubowany ten poziom trudności do góry. Mało zdrowia. Tak się uleczymy troszeczkę. Dobra. Coraz lepiej idzie. No i tak to się, kurde, powinno przechodzić. Ale faktycznie, kurde... czekajcie. Dobra, udaje się. Odzyskane życie. Naprawdę po prostu jest bardzo łatwo nas tutaj zaraz zdjąć. Dobra. Co to jest? Jakieś miksturki, kurde. Koniec amunicji, zaraz odzyskamy. A, tu jest paliwo w ogóle. Jedno drapnięcie i naprawdę sporo... Znowu mała amunicji, Boże Święty, w ogóle nie zdobywam tej amunicji. Okej. Ja po prostu niewiele tej amunicji mogę chyba ze sobą nosić, to jest ten problem. Tak mi się coś zdaje. Tutaj nie wskoczymy. Możemy przeskoczyć windą. No i dobra. Apteczka jakaś, zdrowie mamy pełne. Są wybuchające beczki. Średnio taktycznie rozmieszczone. Jakby się ją tak dało może kopnąć jak w Borderlands, to by było inaczej. Okej, znowu nie mam ammo. Przynajmniej mam paliwo do tych. Jezus Maria, ci martwi ludzie się tam jeszcze ruszają w środku. Co oni tu zrobili z tymi ludźmi? Czy możemy się tu cofnąć? Mi się wydawało, że tu gdzieś amunicja była wcześniej, ale... Może nie, dobra. Zobaczmy, o, tu jest ammo, tu nie przejdziemy. Naprawdę niewiele tej amunicji, ale mam wrażenie, że niewiele możemy jej mieć przy sobie. I stąd wynika problem. Co to za notatka? Wciśnij tab. Piekielne baraki. Piekielni kapłani nadzorowali inwazję na śmiertelny świat z grzbietów potężnych zniewolonych tytanów. Trali. Te bestie otchłani niosły świątynię kapłanów na pola bitwy, w ten sposób umożliwiając swym władcom czuwanie nad postępami sił piekła. Okej. Okay. Możemy... A! Możemy sobie zobaczyć zawartość w całości. Może większą koordynację... I zwiększając ich będą skuteczność. Dobra, generalnie jak będzie coś ciekawego, to będę czytał, jak nie, to nie. Dlatego specjalnie przeniosłem kamerę na... O kurczę, ale ja miałem na drugim ekranie grać. Jak to się stało? Teraz patrzę w złą stronę. Dobra, w tej perspektywie dawno nie grałem. Zazwyczaj gram we wszystko praktycznie na prawym monitorze. Teraz sobie odpaliłem na lewym. Właśnie dlatego, że jak włączę... Gdzie to się włącza? No, nieważne. Jak włączę na przykład taki kodeks czy coś, to tutaj te wszystkie opisy są po prawej stronie. Jakbym miał tam kamerę, to byście nie widzieli, więc przeniosłem na lewo, więc muszę, żeby patrzeć w dobrą stronę, to muszę mieć ten. Także sorry, że nie ogarnąłem, że już na złym monitorze gram od początku. Okej, okay, całkiem szybko go dorwaliśmy. Moja dusza jest bezpieczna. Nie możesz. Chyba jednak nie jest. Okej. Okay. Nic chyba z niego... A, dobra, głowa z niego została. Poprawię mu tą koronę. I co teraz? Jakby weźmie sobie tą głowę, żeby mieć pamiątkę, czy co? Co tu się dzieje? Okej.
Okej, czyli to co, była ta świątynia, którą gdzieś tutaj, która została tu umieszczona, a my jesteśmy na ziemi i będziemy się teraz tłuc na ziemi. Okej, faktycznie jest świątynia taka. Wow! Jest martwy. Opanowanie ziemi przez demony spadło o 36,8%. Pozostało dwóch kapłanów. Znaczy to taki ten kapłan, ci kapłani to takie wyznaczniki widzę, bez tego to nic się by nie stało. Dobra, tu jest ten cały tral. Krwawe ślady, Jezus Maria, no jakby tego się już nie da odbudować. Okej, ocalałe ludzkie populacje, część pierwsza. Wpis wegi, papryka wege. Demony pochłonęły niemal 60% ziemi, a tempo ich ekspansji z każdym dniem wzrasta. Większość światowej populacji zmarła w pierwszym miesiącu piekielnej inwazji na skutek katastrofalnej awarii praktycznie wszystkich systemów stworzonych przez człowieka. Reakcja wojska była natychmiastowa, ale nie zdołała skutecznie zabezpieczać ucieczki ludności cywilnej. Utracono kontakt z wieloma umocnionymi lokalizacjami. W obliczu przytłaczającej przewagi wroga te prowizoryczne fortece kolejno padały pod naporem demonicznych hord. Duża część powierzchni planety stała się niezdatna do zamieszkania. Roje demonów przeszukują każdy ich zakątek, a większość regionów cierpiała z powodu trującej atmosfery powstałej w wyniku poddania ziemi zakrojonej szeroką skalę transformacji. Okej, ale w ogóle pytanie, jakie kurde jest powiązanie tej części z poprzednią częścią, gdzie nas zamknęli znowu w jakimś sarkofagu i tyle? Może się dowiemy potem. Okej, mamy już... czekajcie. Mamy już jedno. Możemy odblokować drugie, czyli możemy też bomby siać tym, tak? Jak się zmienia ulepszenie w takim razie? Pewnie się zaraz dowiemy. E się zmienia. Dobra, wciśnij F podczas modyfikacji broni. Aby zmienić modyfikację. Tam widziałem E, ale nieważne, to jest F. Dobra. No i dobrze. Idzie ładnie. Forteca piękna, bierzmy to. Znacznik celu. W świecie gry. Aha, że po prostu możemy... Dobrze, dobrze. No, ogólnie tu jest mapa, nie? Jakby... Arsenał. Aha, strzelba bojowa, fajnie, ale... no tak, bo tu są odblokowania jeszcze, ulepszenia tych ulepszeń, tak? Znalezione przedmioty, jak to śmiesznie w ogóle wymyślili tutaj. Jesus, jak się dziwnie tym steruje. Okej, idziemy w takim razie do tamtej wieży. Gdzieś tam. Siema, chłopaki! Mała amunicji. No musimy coś tutaj pomyśleć, żeby... Aha, dobra, to tak nie działa. Bardzo ładnie. No tak, jeszcze mam taki nożyk cały. Jak pilnować tej amunicji? Skąd brać to? Dobra, tu jest coś. Ale popatrzcie, no 8 pocisków. Co to jest? Dlatego będę ginął na początku często. Bo 8 pocisków... No i coś tam mi dają, ale... Najwyraźniej nie amunicję. Już nie pamiętam, jak to się... O! Świetnie. Myślałem, że mogę na to wskoczyć, to było fajne. Więc na razie na spokojnie będziemy to robić o właśnie w ten sposób, czyli raczej ich likwidować wszystkich po to, żeby nie zjechać całej amunicji, jaką mamy. A przy okazji, okej, to jest życie po prostu, to niebieskie. Ale oni się tak mrygają na niebiesko i na pomarańczowo. To pomarańczowe pewnie daje tarczę. Tak zakładam. Okej, tu nic więcej nie ma. Co teraz? Aha, tam mam gdzieś iść. Ale ta tyczka to wygląda, jakby można było na nią doskoczyć. Ja nie wiem, czy nie musimy tak zrobić. Aha, przecież tu jest podwójny skok, a jestem matą. Dobra, to czekajcie. Jakby tu użyłem podwójnego skoku, ale tam przy tej tyczce to już zapomniałem. Okej, os. Słaby punkt. Arachnotron. Niektóre demony posiadają słabe punkty, no tak, mózg. Dodatkowe obrażenia uniemożliwiają korzystanie z umiejętności. Błyskają się na czerwono. Dobra, cicho. Gdzie ten pająko? Coś tam. Na razie go nie widzę.
O, jest. Siema. Czekajcie, jak się to... A, po prostu tak. Mało zdrowia, mało amunicji, wszystkiego mam mało. Ale proszę bardzo, może bym go... Włożyłem mu odnóże w oko. I po sprawie. Dobra. Coś tam odzyskamy. Tyle tych światełek, nawet nie wiem do czego służą. Dobra, to jest, przepraszam, co, mana? Jezus Maria, nie wiem. Nie wiem, co tu do czego niekiedy. Dobra, wybuch beczki. A, i w ten sposób mogę sobie przeskoczyć dalej. Jest paliwo. Gdzie ten gnojek? Nazwijmy może to. To mi się szczerze mówiąc bardziej chyba podoba. I proszę bardzo. Załatwiony. Coś tu się... Aha, dobra, rozumiem, po prostu odblokowałem sobie przejście, po prostu zabijając wszystkich istotnych przeciwników. Takich tam dziubasków to nikt nie liczy, widzę. Dobra, przejdźmy. O, proszę bardzo, tu jest apteczka, której nie potrzebujemy. To miło. Tam jest beczka, której już nie wybuchniemy, bo nie ma po co. Tutaj kolejna. Szkoda, że nie da się tutaj kopać beczek. W sensie odpaliłem sobie dosłownie wczoraj Borderlands na chwilę, żeby pograć drugą postacią w ramach relaksu i... No i przypomniałem sobie, tam można kopać beczki. I to jest cudowne. Wszystkie gry powinny to mieć. Koło broni. Dobra, wiem co zrobić. Ciężkie działo zdobyto. Dobrze, super. Brak modyfikacji. A co to jest? Mapa czy co? Stacja automapy. Aha, okej, dobra. Po prostu nam pokaże w tym momencie... Jak wygląda mapa, co gdzie jest. Tutaj zgubiliśmy jakiś sekret, ale to już tam ciul z nim. Okej. Okay. No w każdym razie idziemy, dostań się na pokład Cytadeli. A, Cytadela to nie jest ten mój statek, czyli po prostu jakby wylądowałem nim, czy... A, z wszystkiego się dowiemy po chwili, za chwilę tak naprawdę. Czy tutaj coś jest? Nie. To jest jakby ogarnięte wszystko. Okej, okay, to jest po prostu karabinek. Fajnie, że te modyfikacje są takie, że nie musimy decydować, tylko po prostu możemy sobie je potem zmienić. Okej, okay, oni się tutaj ewidentnie napierdzielają. Aha, bo tu jest demon, a to jest jakby człowiek zmieniony w demona. To też ma sens. Tutaj brak modyfikacji, bo wiecie, szukam cały czas tego. Szukam non-stop... Jak to się nazywa? Celownika, którego tu nie ma. Okej, okay, kolejny... Wow, 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 co mnie tu sieka? Manekiny, Boże Święty, ta gra jest okropnie straszna. Jak mogli dać mi manekiny tutaj? Tu nie przejdę, ale tutaj jest jakiś ziomeczek, którego możemy wyzabijać. A tu jest inny. O nie, przyszedł ten. Jak to się stało? Okej, okay, a ten jest tu? Tu. Szlak, znowu nie mam zdrowia. To już mam. O, teraz nie mam amunicji. A, oczywiście. Jak zwykle. Tu pusto, tu pusto. Amunicja to jest największy problem. Jest tu największym problemem w tym momencie. Nie wiem, uciekam od niego, co mam zrobić. O, tu jest jakiś armor. Niewiele mi to da. Bo nie mam czym strzelać. To jest jakiś wielki dzwon. Dobra, gdzie ten dupek poszedł? Powiedzcie mi. Tam jest, dobra. Spróbujmy w takim razie ogarnąć coś innego.
że uda się, o właśnie, przeskoczyć tu. Może tutaj znajdziemy chociaż jakąś amunicję. Są fiolki z maną. Świetnie. Ale zawsze taki nam pomoże. Zawsze to amunicja jakaś od niego. Bardzo ładnie. No i na przykład tu jest one up. Jak tu wejść? Dobre pytanie. Au, co jest znowu? Znowu do mnie ładują. Czy ja mogę na chwilę po prostu się tu zastanowić, co robię? Chyba nie, bo to Doom. Dobra, tutaj myślę, że możemy wskoczyć do góry. Mała amunicji. Dobra, oni się tam piorą między sobą. Ja sobie pozbieram ammo. No i patrzcie, jedno się nie zebrało. Jakie to jest irytujące. Nie zbiorę tego, a za chwilę mi się skończy. Znowu będę musiał tu włazić. Okej, okay, jest i kartka jakaś. Co tam Papryk Wege? Chociaż kilkaset tysięcy osób zostało bezpiecznie ewakuowanych poza orbitę w ramach masowego eksodusu, który nastąpił po piekielnej inwazji, to szanse przetrwania tych szalup przewożących zamrożonych pasażerów są bardzo niskie. O jest. Wśród ocalałych popularność zyskują religia... Ocalałych popularność zyskują religijna ikonografia i wspólnoty, a w zbiorowej percepcji niedawne wydarzenia nabierają biblijnego charakteru. Wielu doszukuje się w nich działanie siły wyższej, by zracjonalizować nagłe zniszczenie świata, wierząc, że są one jakąś formą boskiej kary. Możliwe. Dobra, co mi to dało? Dodatkowe życie. Dodatkowe życia, okej. Okay. Dodatkowe życie sprawi, że natychmiast odradzasz, jeśli skończysz się zdrowie. Jeśli stracisz całe zdrowie, to po utracie wszystkich dodatkowych żyć wrócisz do ostatniego punktu kontrolnego. Aha, po prostu. Siema! Okej, okay, no i patrzcie, ile tych zasobów nie zbieramy i marnujemy. Czy to nie jest irytujące? No, zmienimy sobie to. Okej, okay, to chyba umarł nawet. Dobra, mało amunicji już, no po prostu. Niech nie dunder świśnie, czemu nie mogę amunicji nosić ze sobą? Dobra, weźmy tą stąd. Żółty poziom dostępu. O, jak w Metroidvaniach normalnie. Znajdź klucz, to dopiero wejdziesz. No i co z tego, że tu jest tyle amunicji, skoro jej nie mogę podnieść? Jakie to jest, kurde, normalnie? Co mam z tym zrobić? Dobra, ten nie żyje. Zobaczmy na mapę. Gdzie jest mapa? Tu jest jeszcze jakiś sekret. Gdzie? Przecież ja już tu wszędzie byłem. Gdzie ten sekret pokazuje? Nie, wcześniej. To nie skminiłem. A, tutaj jest otwarte. No tak. A, tu był pytajnik. Pytanie, jak tam wejść w takim razie. Bo tu nie wygląda, jakby się dało. No, manekiny, co to jest? Fajnie. Ciekawie. Dobra, czekajcie, mam wrażenie, że tędy po prostu się tutaj będzie dało dostać. Znaczy, z jednej strony dobrze będzie przeszukiwać te kurcze. Tutaj, jak w dobrej Metroidvanii. Dziurka jest, okej, okay, to jest diablik, zabawkę znalazłem, świetnie. Jak w dobrej dobrej Metroidvanii po prostu musicie szukać pęknięć w ścianach i tam dopiero to będzie. Zastanawiam się, czy ja mogę wrócić tutaj? Wydaje mi się, że nie. Nie, bo ja tu wyskoczyłem stąd. Rachel nie inaczej. A czy się tu nie będzie wydało wrócić? Mogę spróbować, ale... Tu w ogóle też nie przeszukane. Dziwne. W sensie, że tu mnie nie było. Dobra, walić tą figurkę, czy co to tam było. Idźmy dalej. Dobra, strona to jest? A nie wiem. Chyba tak, dobra. Tu mieliśmy na parking iść, tu jest to zamknięte, dobra. Idziemy na parking. I co dalej? Nie można było mapy zrobić pod M... Aha, przypuszczalnie tutaj po prostu znajdziemy klucz.
Tak sobie można popykać. Cały czas zapominam o tym braku celownika. Skąd oni się biorą czasem, nie? W sensie tak jakby idzie sobie człowiek. Proszę bardzo. Kolejny sekret. Idzie sobie człowiek, zabija, zabija, a po czym wyskakuje ci jakiś jeden dupek skądś i w sumie skąd? Myślę, że tutaj dałoby się wejść. No proszę, powiedz, że się... Nie! Nie chcę spadać. Dobra, trudno. Nie, nie da się, to się nie da. Co zrobisz? Co to w ogóle jest? Jakiś robot, jakiś mech! Nieźle. Dobra, idziemy dalej. No kurde, ze tego celownika tu nie ma. To się nie nauczę chyba. Nie pamiętam, jak było w poprzednim Doomie. Chyba też nie było celownika. Znaczy, w sensie celownika, no w sensie... No wiecie, co mi chodzi, okej. Okay. Slayer może chwytać się w głębień, w ścianach. Świetnie, to jak w Uncharted Lost Legacy ostatnio. Aha, tylko muszę się złapać ręcznie tej ściany? Kogoś posmyrało w takim razie. Ja się jeszcze muszę złapać. Dobra, mamy. To jest klucz. To są tylko światła. Siema, kolego. Tam następni już lecą. Dobra, dawaj. Nie będziesz tam wchodził, ja tam wchodzę. Dobra. Tam się oczywiście amunicja już skończyła. Dobra, tu jest całkiem ciekawie. To jest jak poziom w Mario, popatrzcie. Po prostu wyskakują nam takie te dziabągostwa, które do nas strzelają. Czekajcie, który mam? To mam. Dobra. Wtedy jestem nietykalny, z tego co pamiętam. Okej, okay, nagle się piła włączyła z jakiegoś powodu. Nie wiem czemu, pewnie brakło amunicji na chwilę. Ale już mamy. To wcale im nie robi nic. Tu nie przejdziemy. No chodź kolego, chodź. Ustawili sobie takie, wow! No mała amunicji. Aha, tego UAC faktycznie, bo to była jakieś takie i ta religia, która mówiła, że... No, że to jest jakby... O kurwa, że to jest jakby normalne, że wiecie... Że świat się kończy i tak dalej. O, szlak, 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 źle jest, źle jest, źle jest. Dobra, poczekamy, aż oni tu przyjdą. Idą, nie idą. Garnę te. Dobra. Tracę życie, tracę życie. Jeszcze trochę amunicji mam. O, świetnie, o, mogę się od razu odrodzić, szkoda tylko, że nie mam paliwa. Dobra, życie straciłem, no ale przynajmniej idę. No, gra mówiła, że na początku będziemy często ginąć. Dobra. Tu sobie wejdziemy. Życie akurat mamy pełne. Jebana mać, co to jest? Kto to wymyślił? Dobra, jest sporo tej amunicji. O, i mamy ulepszenie. Dawaj. Bomba, no ale to chyba już mamy. Tylko trzeba czym innym ulepszyć. Dobra, teraz tu precyzyjny strzał. Poautomatyczną ładownicę strzelającą potężnymi pociskami. To taka snajperka, tak? Bo mikrorakiety. Dawaj tą snajperkę, to będzie spoko. Dobra. Zbieramy. Całkiem szybko się tutaj ulepszają te wszystkie rzeczy. Co to jest? Granat odłamkowy. Nowa broń? Wystrzelić granat, który wybucha po wylądowaniu na ziemi. Okej, okay, czy to są granaty, tylko że je wystrzeliwujemy zamiast rzucać, tak? Automatyzacja, słuchajcie. Automatyzacja. A tutaj można sobie takiego szczoła teraz puścić. Fajnie.
cały punkt Kakademon. Dobra, spoko. Myślę, że ogarnę. Myślę, że nie ogarnąłem samego skakania tutaj jeszcze. Czemu mi się podwójny skok robi od razu? A, dobra, teraz już rozumiem. Okej, muszę przeładować. To sobie załatwimy, amunicji tu sporo widzę. Dobre. No kurde. Właśnie tak jest, że albo możemy go za szybko załatwić, albo nie, albo po prostu się go nie załatwia. To jest smutek. Dobra, jest Kakademon. Aha, przeładowuje, no tak. No, idziemy naokoło. A mieliśmy go szansę załatwić, no i dupa. Teraz się toczy. Czekajcie. Okej. Śmieszny jest motyw z tym skakaniem tutaj po tych rurkach. Podoba mi się to. Znowu mam mało amunicji. Musimy co jakiś czas... Znaczy nie, tutaj akurat tej amunicji... jest, tylko trzeba ją pozbierać, a nie da się jej mieć na zapas. Mam nadzieję, że będzie coś, co nam pozwoli... Co to było? Że będzie coś, co nam pozwoli jakby z więcej amunicji mieć przy sobie, bo to jest porażka jak na razie. Z tą strzelbą zwłaszcza. Okej, ten nie żyje. A, podbiło mnie, cholera jasna. Bardzo ładnie. Szlak. Tego załatwimy. Niestety to się długo przeładowuje. Pewnie ten czas przeładowania można potem zmienić. Cholera jedna. Uciekamy, uciekamy. O, szlak, zapomniałem o tych granatach, że kurde je mam i wystrzeliłem teraz przez przypadek zupełnie. Teraz już nie mam. Świetnie. Dobra, trochę... Czy te miksturki to jest życie też? No okej, pozałatwiane. Świetnie, przyszedł następny. Tego mi było dokładnie nie potrzeba. Życie odzyskamy przynajmniej. Ty kurde gnojku. Mało amunicji, mało wszystkiego zasadniczo. Zmieńmy sobie nie tak. Szlakby to. Jaki on jest upierdliwy. O właśnie, tutaj widziałem, jest amunicja do tej drugiej broni. Serio? Już zginąłem? Duże są te... OnePlus, ale niestety widzę, że to tak średnio idzie z tym. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj go. Świetnie. Ubity. Tu było coś jeszcze. Dobra, no zastanawiam się na tym poziom trudności. Tak naprawdę na razie nie jest źle, ale straciłem te dwa życia, które miałem dodatkowe. Tam jaki mech wielki, piękny. Dobra. Ile my mamy? Mamy już sporo nagrane. Ale zobaczmy na mapę, gdzie jesteśmy. A jeszcze kawałek przed nami. Dobra, słuchajcie, myślę, że tutaj możemy skończyć sobie pierwszy odcineczek. Patrząc na tego pięknego, wielkiego mecha, który walczył kotwicą. Czy to jest taki wielki nóż? Nie jestem pewien. Tu mu rękę urwało. Czyli ziemia jednak stawiała dosyć poważny tutaj opór tym demonom. Co się chwali, no natomiast dopiero Slayer musiał przybyć, żeby to wszystko uporządkować, tylko tak jak mówię, nie mam pojęcia zielonego,
co się stało pomiędzy tymi częściami, czy to będzie jakoś wytłumaczone, mam nadzieję. Tyle w tym odcinku, dzięki za oglądanie, jak się podobało, to pamiętajcie, żeby skomentować i ocenić. Zachęcam też do kliknięcia w linki, macie oczywiście link, tutaj też kartę na koniec do serii właśnie z Dooma 2016 roku. Oraz link do zbiórki, do licytacji do tej zbiórki. Zbieramy cały czas pieniądze na operację Patrycję. Jest naprawdę ogrom teraz, jest strasznie dużo wpłat w tym momencie. Praktycznie w ciągu chyba 4 czy 5 dni udało się uzbierać ponad 23 tysiące złotych. Ale to dlatego, że zbiórka po prostu jakby dobiega końca. Przez to, że dobiega końca, tam wylądować na jakiejś pierwszej stronie, na się pomaga i po prostu dużo osób mogło to dzięki temu zobaczyć. W tym odcinku tyle, trzymajcie się, cześć!